Złota rada dla mnie. Jakbym chciał zacząć przygodę, widzi pan, jakiej postury jestem. No. Jakbym chciał zacząć przygodę ze sportami walki, jaka jedna taka złota rada dla mnie? Zacząć treningi. Jak robicie? Na mój kanał robimy. Zajebisty? Zajebisty. Tak gruby jak ty? Jest gruby kanał jak ja. No tutaj... Zwłaszcza po obwodzie. Nas dwóch w oktagonie. No. Kurwa grubo ponad 300 kilo, ty. Słuchaj, ty się przestań podszywać w ogóle pode mnie, człowieku. Ja się nie podszywam pod ciebie. Ja widziałem no, ludzie po, kurwa, mówią mi, że ja noraz, chłopie. Ale słuchaj, jest jeden, jedyny noraz na raz. No ja... Więc no, wiesz... Noraz 2XL. Nie, 3. 3XL już, jest, już 3. No zobacz, patrz. A dzisiaj jesteśmy na gali Prime MMA 8. Wbiliśmy tutaj, w Warszawie. Idziemy zobaczyć, bo teraz kamerzysta się leje. Panie operator, zapraszamy. No dobrze to wygląda. Chodź do mnie, chodź. Tu. Jak tańczuli, co tam ulizałeś? Tu będziesz stękał. Jak tańczuli, tak, tak. Przerowskie, frajerskie się nie liczy. Nikt tak ci konia nie zwali jak kolega. Ty, ja jeszcze nie próbowałem. Ja też nie próbowałem. Mówię, kurwa, tylko, trzeba wszystkie w życiu spróbować. Nie zapomnijcie dać suba, lajka temu koledze, bo mijamy się co? Praktycznie co gole, gdzie gadamy o cateringu, a nie ma co ukrywać, że catering na Prime nie ma. Jest, można było powiedzieć, że jest dupy, ale nie muszę tak powiedzieć, bo go nie ma. No. Na bodajże Prime szóstce chyba we Wrocławiu? No. Szóstka była we Wrocławiu? Tak. Przyjechał catering. No chyba nie wiem, no, nie wiem, który. No bardzo, bardzo pod koniec był i nie był za dobry. Słuchaj, jakby... Nie wiem, kto ma większy. Ty masz, kurwa, ale ty jesteś niższy. Ja jestem niższy, no. No właśnie, widzisz, czyli przegrałeś w sumie. A Marek Jówko z Robalinim wychodzą do walki. I teraz zobaczymy, jak to się zacznie wszystko. To będzie chyba najdłuższa walka Jówki. Pod fałdkę ja będę narzucał, ty będziesz ten. Człowieku, kurwa, ale to... pod drugą czy pod trzecią? No za trzeci będziesz wchodził. Nie wiem, czy widzicie, oni stoją już tak długo, że przez wagę muszą się opierać tą barierkę, bo bez barierki byście przewrócili już, nie? Ja zadyszkę mam, tyle gadam. Kurwa. To jest zadyma, a nie zadyszka. Zadyma, tak, zadyma. Ej, słuchaj to. Idą dwa koguty, obok jest sklep mięsny. I jeden drugą mówi to, tej, wbijamy do mięsnego oglądać goły baby. Nie zrozumiałem. Dwa koguty idą obejrzeć gołe kurczaki, kurde. Okej, okay, dobra. To nie wygląda. Ale wiesz co, w ogóle najlepsze to, że poszedł do medyków. Mówi, a podreperują mi trochę ryja. On tak mówi, no podreperują mi trochę ryja, będzie dobrze. Nie wygląda źle. Wiesz co, nie. Po walce poszedł do medyków, a od medyków poszedł do tam pokoju, gdzie makijaż robią. Że mu makijaż zajebał. No to przecież ci mówiłem, żeby mu podreperują. No, on mówi. A to gdzie medycy? To makijażystki. Był tam medyk. Ale medyk, który się minął z powołaniem. No kurwa, to są freak fighty, no stary. To są tydlowcy, których zaraz będziemy wjeżdżali, kurwa. Masz akumulator na kablu? Na przypale albo wcale, kurwa, nie? Jedź bokiem Bawaryna. Jedź bokiem Bawaryna, ja! Czemu pan tutaj uskutecznia podryw? Jezu, obejrzeć... nie, Fris się dowie, chłopaki, nie możecie tego wrzucić. Ale powiem ci, że dobrze wyglądasz po tym, po porodzie. Dobrze? No. Nie, no jeszcze bebek jest, ale spokojnie. Rozmawialiśmy właśnie na ten temat, to jest woda i ona zejdzie. Obejrzyjcie sobie odcinek EBE, tam już były pierwsze zaloty. Dokładnie. Już były zaloty? Na odcinku EBE, oczywiście. Ja powiedziałam, że jesteś kim wtedy? Raperem. A ty jesteś raperem? Jest... Arturo, zarapuj nam. Coś o miłości, skoro miłości. Tutaj... Podrywa, słuchaj, zarapuj nam coś o miłości z wersów. Trzy słowa jak Edzio, kurwa. Trzy słowa? Trzy słowa. Cycek? Nie ma. Cycek, wersów, drabina. Kurwa, ja nie, no to co, nie wiem, kurwa. Chociaż to nie wersów, tak? Dobrze się wygina, nie jest sztywna jak drabina, tak? Hashtag team sówki. Nie, no ja to przy was to jestem Slim Shady. No, pokaż. Prawdziwy cienios. No, zobacz. A ja mam coś w pępku, czekajcie, chcesz? No, tak, cycków nie ma, ale będą sztuczne, wkrótce. Cycki rzecz nabyta, zrobi się. No raz. Ja jestem samochodem, jestem trzeźwy, jedziemy na kepsa? O, to jest dobry pomysł. Jest dobry pomysł. Tak, a po kebabie się przyliżemy? Gofer. Nie mów do mnie gofer. Ja? Tak mam do ciebie mówić? Nie wiem.
szefie, kierowniku. Kierowniku. Nie mam 2 złote. Legenda głosi, że podobno, że ja kiedyś byłem chudy. A byłeś? Podobno tak. Ile trzeba w życiu zjeść, żeby wyglądać jak my? No dieta, słuchaj, ja mam 22 lata i moja dieta trwa 21 właściwie. Dieta obrotowa. Wiesz, gdzie co wpadnie, to tam... Gdzie się nie obrócisz, coś zjesz, tak? Tak. Ej, jest jedzenie jakieś? A gdzie? Gdzie jest? Ale ja nie mam ten... To twój stary. To ja jestem. A to ty. Mój stary to w ogóle jest chudszy. Poważnie? No. To jest mój stary. A! Ty bez kitu! Chłop miał przygotowany. Mówię, że twój stary przekłada palcem w prawo, pyk. Chcesz mojego starego? Masz. Mówisz i masz. Zapraszam na TikToka Iga Kozińska. Z gifcików zbieramy na co nieco. A skąd jesteś w ogóle? Z Olsztyna. Jestem z Warszawy, to lipa trochę. Ile masz lat? A na ile wyglądam? Na 20. Bierzemy go. Do Warszawy nie przyjedziesz, dałoby radę. Nie no, ja pracuję w Warszawie generalnie. Bo słuchajcie, bo ja niedługo zakładam kanał na YouTubie i będę robił randki. Pierwszym kandydatem jest oczywiście Artur Przybysz. Fajerwerki, ja biorę. To jest kandydat numer 1. To jest kandydat numer 2. Proszę, przedstaw się. Kasper z Warszawy. Coś więcej? Studiuję psychologię. Psychologię jest 20. No i dograny, moi drodzy, to jest kandydat numer 2. Przeszedł właśnie casting pozytywnie, także piona. Trzymaj się. Pa, no chuj. I tak nie poruchasz mało lat. Bez zasady. Poleciało. Ale nie patrz dzisiaj. Jak to było? Mam dziewczynę w każdym porcie. I każdy to wie, jak sobie ściągniesz pornola. Masz w porcie USB. Tak jest. Co za człowiek? To jest Marek Szablozęby. Jak masz na imię? Marek Szablozęby. Dlaczego Szablozęby? Nie trzymaj tak blisko. Nie ucz dzieci ojca robić, tak mówił Marek. 1-2-1 muszę tutaj, no bo te turnie... Tak, bo te turnie... Kamerzysta tak bał się, kurwa, że te pazik. Weź proszę pazika na chwilę, proszę tylko pazika dać. To jest tragedia. Kamerzysta jadra tam. Ja widziałem. Ale zobacz jaka para. Para, która no... była do finału. Ale z kim wygrał kamerzysta? Z Kruszwilem ustawione, z Lasikiem i z kimś od siebie jeszcze wygrał. I to wszystko. Czemu tu masz 2 akredytacje? Bo, tak jak powiedziałem, słuchaj, na następnej gali, jeżeli się odjedzie znowu coś takiego jak teraz, przepraszam za słownictwo, wypikacie to, prawda? A to nie jest wywiad. To nie? Nie, to jest vlog. Nie nagrywa tego, dobrze. Kilo w oktagonie. Cicho, jest czas na face to face. To dziwnie wygląda, to dziwnie boxing wygląda. Bardzo dziwnie to wygląda, bardzo niekorzystnie. No boxing position, no wiesz. A, dobra, no. Dobra. Kuberczyk, jaki to jest zmięty. Pozdrawiam z Kalisza. Wzajemnie. I przyszły, jesteśmy w Intercontinentalu, śpimy. Przyszły. Cześć, pa. Będziemy na pewno. Dobra. Nic mnie nie dziwi, wiesz, zawsze podchodzą do mnie dziwni ludzie, kurwa, nie? Nikt nie powiedział, że jak jesteś mały i gruby, to masz być w ciele. Bierz się do roboty i tyle. A już dowiedziałeś się, czy są te petitki, czy nie? Nie wiem jeszcze, ale bym zjadł, naprawdę. Jestem taki głodny, a nic mi nie chcą dać, bo wziąłem dzisiaj 2 cateringi i zjadłem wszystko na raz. Ale nie, słuchajcie, nie mylcie nas, bo nie. Wiecie, mogę być gruby, ale ja jestem sprawny w 100%. No widzicie, tu klęknąć był problem. Nie wiem, czy to było nagrane. Było? Nie, po prostu... Wrzucisz to, jak nie mogłeś, kurwa, kucnąć, tak o? Powiem tak. Tym miłym akcentem zakończmy tą rozmowę, bo jestem głodny. Człowieku, mi nie płaci Robalinie nic. Nie chce mi zapłacić. Treningi wszystko kosztuje. A ty jesteś trenerem? Jestem trenerem. Ja, człowieku, ćwiczę, umiem tak, Mataleo piętami na czoło. Umiem wiele, kurwa, różnych takich akcji. Kurwa, no raz, potrafisz sierpowego fałdą zajebać? Nie, jeszcze tak nie. Jeszcze się nie nauczyłem. Myślisz, że zrobią ten turniej gladiatorów? No, XXL? jestem w twojej dobrej myśli. O, tak powiem. Kurde, sorry, bo mi tuż trochę spłynął do głowy i tak pomyślałem o jedzeniu. Zacząłem myśleć, mówię, kurwa, bym opierdolił, tak nie wiem. Zapiekane, to wiesz, jak jest metrowa, to półtorej. Moje ulubione od mojego tatusia.
mój tatuś gotuje i później ja, kurwa, taki wielki jestem. A tatuś też taki? Nie, mój tato jest szczupły. To jest pojebane. Czyli jednak ta dieta obrotowa działa? Działa. On mnie upycha, a później mi pierdoli, że za gruby jestem. Ostatnio kibel się u nas w domu zarwał, człowieku, i do mnie z ryjem, że kibel zjebałem, a kurwa siedziałem, nic nie pękło. I to chyba, nie wiem, mój brat, 63 kilo, chyba siadł. Nie ma wody. Stamtąd nie można już. Zakaz dostałem. Ja widziałem. Czwartą wziąłem, to powiedział, że już dziękujemy panu. A ten oto coś mu łapie? Coś to łapie. Ja jebie, to taki sprzęt dla takiego grubego? Dla takiego grubego, Ale dali, otwieramy swoją federację. Fame XXL, ty. Tak, i same grube, same grubasy. Takie parówy wielkie, grube. Taki chłop, co nie może, co normalnie brzuch mu już zasłania jaja. Dasz mi ten? Jest tam coś na jedzenie? Zaś tego, petitka. Weźmiesz, ukradniesz? Petitka? Operator. Ukradnie. Weź petitka na ukradnie jednego. Żadnie, operator. Operator, ty dobry operator, zobaczymy. Weź. Grupa operacyjna. Tak, tak. No dawaj, tak. Wal tego petitka normalnie. Tak. A to... Dawaj go na pół, walimy normalnie. Nie, spadaj. Aaaa!